Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail, a dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Sosnowiec Główny, dokładnie. Dajmy sobie tutaj już WBL-kę Sosnowiec Południowy. Znowuż ciemny motyw, jak to było w odcinku specjalnym, wydaje mi się, że jest to lepsze. ...51 powinien mieć planowo odjazd, 41, 42. Czemu 14:39 stoi? Tego nie wie nikt. Jest doświadczony maszynista. A jednak już bot. Zatrzymy się. Mniej więcej co tam i jak wygląda. ...14:39 planowo już powinien mieć odjazd. 41:42 odjechał. Czemu nam 14:39 stoi w peronie? Zatwierdziłem godzinę odjazdu i odjechał. Ciekawe. Cztery, dwa, dziewięć. Sześć, dwa, dajmy mu 54. Okej. Teraz będzie z Sosnowca Południowego MPE. My na południowy, o matko, dopiero o 22. 11 będziemy mieli. Na 40:641 zatwierdzamy godzinę 53. Czy no 54 by mogło być, no. Dobrze, tak będzie lepiej. Jeszcze ECM-a do nas będzie na przyjechać. Okej. 42:641 wyjazd do Katowic w zawodzie podany. Już 4 minutki opóźnienia ma, aby nie mówić. Wtedy takie życie pociągów regionalnych, nie? Teraz
Teraz 14137 zbędzin. To będzie śpi. No, niby 65 poziom. Dziś ładowanie mi wyskoczyło. Rozkładu jazdy. Dobrze. Nowiec południowy to tylko ciągle wchodzi i wychodzi. Bo tam ludzie myślą, że jest nie wiadomo co na tym Sosnowcu Południowym, nie? A tam właściwie z Dańdówki wchodzi jednotor. Tutaj do mnie odchodzą dwa tory, no ale po tym pierwszym do Będzina to rzadko co naprawdę jeździ więcej stąd, ale no nie ma tam nie wiadomo jakiego ruchu i rzeczy do roboty. To jest bardziej taka stacja na chillout. Sobie siedzi człowiek, nic nie robi. Może pan dyżurny poszedł do toalety. To mu zabroni. Nie, widzę, że od niego będzie wyjeżdżał jakiś pociąg. Chciałem powiedzieć, że może jakieś wyprzedzenie towarka, ale... Widzę, że też nie za bardzo tam ma co stać. Radio ma za to jechać. Zawodzie. Ale stąd będzie jechał... Pośpiech, co prawda opóźniony, ale no. Tylko, że ja nie jestem w stanie sprawdzić, czy on już jest tym południowym, czy on nie jest. A prawidłowo. Gdzie jest południowy? 441, widzicie? Na 489. Do nas przyjechać.
Dobrze, tylko że 4692. Nie, 14137. Zatwierdź najpierw to. No dobra, tylko że w sumie jak ja mu zrobię tań dla pana EC, to on i tań nie ma broni. Dobra, nie ma nad czym się zastanawiać. Dajemy tak, nie? Okej. SP1K, semafor. A wyjazdowy już jest K. Dobrze. Dwadzieścia 489 chwilowo bez przelotu przez Sosnowiec Główny. Czekamy, aż przejedzie pociąg ECE. Nie wiem, mnie chyba słychać w ogóle w tym symulatorze. Okej. No mu akurat o tym, że jeszcze rajdzio przejedzie, to mu nie mówiłem, ale i tak dla niego odstęp by się musiał zwolnić, więc... Akurat. Jeszcze rajdzio i odstęp akurat się zwalnia, więc... Myślę, że jesteśmy... Jesteśmy fair w stosunku co do pana maszynisty. A 489. 41, 40 jest podany.
Ja mu nawet czoła nie klikłem. Katowice, dzień dobry, 14.40, wyjazd będzie podawany, czy ważne? Dobra, no, ślipa, na ten pociąg. Jedzie do Warszawy, a potem ty będziesz... Nie, myślałem, że Glitek jest do mnie, to był do Icka. Sorry za no. Dobra. No, w końcu będzie, nie jesteś porządny. 14.137, wyjątkowo na tor. Na tor czwarty. Na tor czwarty, łomatku. Dobrze, rada. 31.140 o 22.15 i ten 24.141 powinien mi tu zdążyć. 46.92 gwiazda będzie napadane. Wodzie, zawodzie i zawodzie. Dwa na południowe. 4140 pod wjazdem. Dzięki Katowice za wjazd i spokojnej służby na nocce. A dzięki wzajemnie. W zawodzie 4140 pod wjazdem. Pan 24.141 się tak rozpędził, żeby teraz hamować. No dobra. No i takim sposobem, drodzy Państwo, chwilka przerwy nastała. To znowu jest główny RPJ. No to nie widzę, że wszystko jest planowane, niemożliwe. To bym nie pomyślał. A to jest ten, co będzie jechał na południowy. I zanim RPJ od razu, no dobrze. A co się stało z tym 41.140? A, jedź. Okej.
41-140, wjazd do Sosnowca Głównego podany. 41-40, przyjąłem. Dziękuję Panie Dyżurny za informację. No, na razie. Na razie względny spokój. Nic się nie wymija, nic się nie dzieje. Tylko planowo, sam nie dowierzam. Oprócz tych pociągów Sosnowca Południowego, ale ich tutaj widzę też nie będzie na razie. Nie może tak być. Dlatego myślę, że w tym odcinku musimy tym akcentem zakończyć i widzimy się już w kolejnym, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!